Serdecznie witamy wszystkich hodowców w kolejnym numerze naszego poradnika hodowców gołębi pocztowych. Kolejny raz gościmy kolegi Andrzeja Głazika, który wiadomo w poprzednich odcinkach opowiadał nam o przygotowywaniu gołębi dorosłych do lotów i zarówno do 400 km, jak również powyżej 400 km. Ale kiedy mamy sezon lotowy, nie możemy też zapominać o gołębiach młodych. Lotujemy wprawdzie już gołębiami dorosłymi, ale musimy pamiętać, że zaraz po lotach gołębi dorosłych zaczynają się loty gołębi młodych. I jak ważne w tym okresie, zwłaszcza teraz, jest przygotowanie tych gołębi młodych do sezonu lotowego, opowie nam właśnie w kolejnej części naszego poradnika Wademekum kolega Andrzej Głazik. Proszę bardzo. Witam Was ponownie serdecznie, koledzy hodowcy. Znowu się trochę powymądrzam, ale powiem o konkretnych rzeczach, o których w zasadzie nie przeczytałem w naszych gazetkach, w zachodnich gazetkach. Nie wiem dlaczego, może niezbyt uważnie czytałem. Gwoli sprawiedliwości przypomnę Wam, że już zaczyna się okres trenowania gołębi młodych. Gołębie młode trenujemy z chwilą przeniesienia. Ja przepraszam, że przerwę, bo jeszcze już, to znaczy mamy teraz miesiąc maj, a dokładnie 14. Także wiemy, w jakim terminie jesteśmy teraz zlokalizowani. Tak, i gołębie młode, powiedzmy wyhodowane z chowu zimowego, już nadają się do lotowania. Tak jak, może krótko, minimum 3 lotki muszą mieć odrośnięte. Minimum. I one bardzo, chyba że stosujemy metodę zaciemniania, to one żadnej lotki mogą mieć niezrzuconej. No ale umówmy się, że te 3 miesiące, powiedzmy, w tym układzie gołębie muszą mieć, ażeby zacząć je trenować. Zaczynamy od czegoś takiego, że pierwszy raz koszujemy gołębie, nie mogą mieć za ciasno. Ani za luźno, ani za ciasno. Jak pierwszy raz zakoszujemy, to one strasznie się biją, bo gołąb nigdy nie był przyzwyczajony, że one siedzą jeden przy drugim. Gołąb młody, tak samo dorosłe, są przystosowane do przestrzeni. Każdy ma indywidualne siodełko, każdy ma swoje gniazdo, a tu od razu raptem znajdą się pierwszy raz w życiu w koszu. Co robią? Są przerażone. Czyli ważne jest, żeby też nie zagęszczać tej ilości gołębi w koszu. Oczywiście, bo one się stratują w tym koszu. Czyli tak jak mamy taką przykładowo typowy kosz do noszenia, gdzie mieszczą się, powiedzmy, to jest taka jednostka, te dwie takie kratki, które produkują tutaj na rynku polskim, na których na spód te ruszta, to ile takiego kosza gołębi należy włożyć? Nie pamiętam rozmiarów dokładnie. To jest 32, ale 33 cm. Gdzie wchodzi na przykład 20 gołębi dorosłych, młodych wkładamy w granicach 16-17, dlatego że one będą się kotłowały niesamowicie. Co robimy? I one, nie wywozimy ich. Dwa do trzech razy po prostu koszujemy je, stawiamy, jak jest ładna pogoda, przed gołębnikiem, żeby one widziały teren. Że pomimo to, że one tam jeden drugiego dotyka, biją się, tłuką, ale widzą, że są w swoim miejscu bezpiecznym. To jest bardzo ważne postępowanie, bo nie złamiemy im psychiki. Bo jak pierwszy raz zakoszujemy, wywieziemy ich nawet na 5 km, one nie wiedzą, o co chodzi. I to tak krótko wytłumaczę. Czy musimy jedno wziąć pod uwagę, że jeśli uczyliśmy się pływać, to mój tata nie wziął mnie na łódkę, powiedzmy, na środek jeziora, nie wywiózł i nie wyrzucił na środku, mówi, no to płyń do brzegu, nie? To tak samo jest z tymi gołębiami, że pierwszy raz je koszujesz i od razu trach na 5 czy 10 km je wywozisz. Nie wolno tego robić. Kiedy przestajemy je koszować, a zaczynamy treningi? Wtedy, kiedy te gołębie od razu się uspokajają. Jeśli ja je zakoszuję i one nadal się biją, kotłują w tym, po prostu znowu je przytrzymać w koszach jedną, dwie godziny, tylko pamiętać o tym, żeby było miejsce zacienione, żeby na słońcu nie były. Z tego względu, że rozchorują nam się. Też nie mogą być w pomieszczeniu zamknięte, gdzie nie ma wentylacji. Zaparują nam się. Też jak już wywozimy na treningi, wiadomo, że widziałem takich hodowców, jak przyjechał osobowym samochodem i miał 6 klatek w aucie. No te gołębie nie miały czym oddychać. I teraz, jeśli je zakoszujemy i szybko nie przewieziemy do punktu
wypuszczenia, to co, one nam się zaparują. Będą mokre. I choroba pewna jest. A jeszcze, przepraszam, przerwę. Jak łapiemy je do koszy, to mamy je łapać, wchodzić do gołębnika ręcznie, czy też tak robić, jak niektórzy robią, że specjalny wlot, kosz z wejściem z boku przystawiamy, żeby ich nie dotykać? Czy bardzo, bardzo ważna sprawa, że w zasadzie gołębie młode, to tak samo jak nas, by ktoś chwytał i cały czas oglądał. Przewraca za nogę, za rękę i patrzy, co ty masz pod pachą, jakie oczy masz, to go boli. Młode jeszcze szczególnie jak pierzą się i mają te piórka z krwiaczkami, to strasznie ich to boli, jeśli my dłonią dotykamy. Zrobić sobie taką, powiedzmy, płytę tej wysokości, szerokości, tam 60 cm, zawiasy, drugą płytę, że te dwie płyty możemy składać. I teraz te dwie płyty bierzemy i jak młode, no to są cwaniaczki, zobaczycie. To tutaj, powiedzmy, są drzwi z dziurą i z drugiej strony kosz, to takie powoli, powoli naganiamy, że one sobie spokojnie wchodzą. Czyli żeby ograniczyć łapanie ich po prostu, dotykanie. W zasadzie do zera. Będzie kilka takich, że one sprytnie zawsze nam ciach górą uciekną, ale to są pojedyncze sztuki, no to wtedy niestety musimy je złapać do ręki i włożyć do... Możemy sobie takie rozwiązania u hodowców, którzy stosują tę metodę, po prostu podglądać, bo producenci też mają specjalne kosze otwierane takie przelotowo od szczytów, że kilka koszy można ustawić, jeżeli mamy większą ilość tych gołębi, po prostu zagnać je i przegródki, kiedy one się już, że tak powiem, równomiernie w tych koszach ustawią, to po prostu zamknąć i wtedy mamy po prostu je złapane. Jest kilka metod chwytania gołębi i po prostu, koledzy, no nie będziemy się rozwodzić, ale tą, co tak wezmę, pokazałem mniej więcej, jak te płyty mają wyglądać. Jest to jedna z metod, które pomagają nam gołębie zakoszować bez łapania do ręki. To by było o pierwszych tych lotach. I pamiętajcie, że tych pierwszych lotów to musimy zrobić takich krótkich, tam od kilometra do 15, no chociaż ze 4. Później, musimy latać nie tylko, musimy gołębia przygotować nie tylko siłowo na wydolność organizmu, ale też od razu on musi wiedzieć, o co chodzi, jeśli jest on wypuszczony w stadzie, gdzie są gołębie, że lecą do różnych gołębników, że gołębniki są oddalone między sobą, one tego nie wiedzą. Więc dobrze jest wziąć kolegę, który, powiedzmy, jeśli my lecimy z kierunku zachodniego, a gołębie wracają oczywiście na wschód, no to musimy poszerzyć im linię wlotu, że wybierzemy sobie kolegę, który z boku jest co najmniej 15-20 km, że ta linia wlotu będzie taka szeroka, one będą stąd leciały. I teraz zauważycie jedną rzecz, że pierwszy raz wypuścicie wspólnie z takim kolegą, a nawet zróbcie sobie pośrodku. To się pewnie pogubią. Tak. To zobaczycie, że, powiedzmy, część gołębi kolegi przyleci do was, część waszych do niego. Raz. Drugi raz to będzie coś takiego, jak wypuścicie pośrodku między gołębnikami, no, co jest odległość te 15 czy nawet 20 km. To tak będzie, że pojedynczy gołąb tylko się pomyli, ale one tylko wypuści, one ciach, ciach, kółka, każdy w swoją stronę pójdzie. Wtedy możecie je wywieźć na co najmniej 20-30 km, wspólnie puścić z tym kolegą. Jeśli będzie lot udany, powtarzamy to za 3-4 dni, ale dobieramy trzeciego kolegę, najlepiej z innego oddziału. I tak sobie trenujemy takie tam 30-50-kilometrowe odcinki trasy. Dobrze jest latać z miejsca, z kierunku mniej więcej lotu gołębi. Ja się jeszcze wtrącę i proszę zauważyć, że to jest też korzystne dla wszystkich uczestników takich wspólnych treningów. To nie jest tylko korzyść dla jednego, ale dla wszystkich. Oczywiście. No właśnie, po prostu od razu powiem wam tak. Gwarantuję wam, że 70% mniej gołębi zgubicie. A wszyscy mówią, że z kabiny jak dał nam dwa loty treningowe, to już wystarczy. Nie, te gołębie nadal nie wiedzą, o co chodzi. One muszą wejść w rytm powrotu, no, lotności, w rytm szukania sobie drogi do domu. Jeśli im tego nie pokażecie poprzez treningi, one będą się domyślały. Zanim się domyśli, pomyli kierunek, stracą te kilka lotów też. To tak, raz, że traci siły, wejdzie gdzieś do hodowcy nieuczciwego, jest osłabiony, gdzieś zostanie na no to kot go złapie, jakiś tam, powiedzmy, czy w dzień jakiś tam szkodnik.
i tracimy w bardzo głupi sposób wiele najcenniejszych gołębi. To tyle byłoby o tych pierwszych treningach. W zasadzie trenujemy, wywozimy gołębie aż do pierwszego, do miejsca, z którego będzie się odbywał pierwszy konkurs. Czyli tak, ale czyli też nawet na te co pierwsze loty to są takie 100 km rzędu, ponad 100 troszeczkę. No tak, oddziałują 120-150 km pierwszy. Czyli lot. Aż nawet na taki dystans na tym locie treningu. No jeśli chcesz ogrywać wszystkich w Polsce, musisz robić te treningi. I dobrze też z tego miejsca, z którego będą lecieć. No, przede wszystkim. Dopiero zobaczycie, jak młode zaczynają latać. Chciałbym tylko Wam powiedzieć jeszcze, bo do lotów mamy daleko, jeśli chodzi o loty gołębi młodych. Natomiast na pewno byśmy powiedzieli, jak karmić te gołębie, bo dużo hodowców bardzo się cieszy, jeśli gołębie młode wylatują z gołębnika i idą w teren. Hodowca mówi, ty przyleciałem, mówi do godzinę i wróciły, nie? I teraz coś takiego się dzieje, jeśli one są na drugiej, najniebezpieczniejszy okres czasu, na drugiej, trzeciej lotce, to młody jest głupi i już siłę ma, bo jest trenowany. I teraz dacie mu takie karmę mocno z kukurydzą, dacie mu energię i ten młody tak kiedyś będzie, że całe stado odleci i już większość nie wróci. Jest to dobre traktowanie gołębi, ale po prostu nie z korzyścią dla lotowania. Może tak, przedobrzenie wszystkich środków energetycznych i karm niepotrzebnie danych w tym okresie czasu. Więc karmimy w tym gołębie od 40 dnia życia, to jest miesiąc i 10 dni, mniej więcej, karmimy zwykłą karmą, ale to jest polska metoda, na zachodzie oni tego nie stosują, mają inne środki, po prostu zamykają młode, nie dają ich takich oblotów, są ciężkie, ociężałe. I takie klopsiki, nie chce im się latać, nie odlatują. Polska metoda jest, że najlepiej latają na całym powerze. Jest to błędna metoda, ale skoro już to robimy, to raczej przykróćmy środki, powiedzmy, specyfiki energetyczne i skróćmy karmę, gdzie jest wyeksponowana kukurydza, tłuszcz, rzeczy niepotrzebne w tym okresie czasu. Najzwyklejszą polską karmą, taką dla młodych, które by nie odlatywały, to jest BK młode. To znaczy się my taką robimy. Nazwy, powiedzmy, czy Campola, Eupola, bo nie ukrywam, oni dobre robią karmy. Dla gołębi młodych, powiedzmy, jeśli chodzi o ten okres przygotowania do lotów, to musi być trochę jęczmienia w nich. A najlepiej zwykłą BPK kupić. 25 kg BPK. 15 kg jęczmienia i 10 pszenicy. I tym karmimy. I dość mocno, nie wydzielać im karmy, żeby one raczej wagę trzymały. I teraz, jak my, powiedzmy od trzeciego miesiąca, to będzie trwało gdzieś około 90 dni. Dobrze mówię? Niecałe 90 nawet. I już wtedy wchodzimy, albo kupujemy karmy lotowe dla gołębi młodych, to my robimy młode ultra i młode bomba. Do tego zwykła ta super dieta lekkostrawna. I to już troszeczkę później musimy tego dodawać, żeby one wiedziały, organizm wiedział, co to jest trochę konopi, to co jest słonecznik, tłuszcze, kardi, dari. Jest tam wiele składników, których organizm nie otrzymuje w BK młodych. Dlatego po, powiedzmy, okresie 2 miesięcy troszeczkę to dodajemy do karmy, żeby organizm był przystosowany do przetwarzania tego karm na energię. Sądzę, że żeby nie kupować tych młodych, to jeszcze ze starych lotów zostaje nam zonta ultra młode. Dlaczego zonta ultra młode? Dlatego, że to są karmy lightowe. Jedna bardzo lekkostrawna, ta zonta ultra młode, to jest lekkostrawna i z dużą energią. Czyli możemy wykorzystać te karmy, które nam zostały po lotach głębiej dorosły. To tak? Te ultra młode i ultra wdowce, po prostu one czym się różnią? Różnią się białkiem. Więcej białka jest dla gołębi młodych, aniżeli dla gołębi dorosłych. Wiadomo, organizm cały czas się rozwija i zobaczycie, że stosując takie te proste karmy, jak ja mówię o tej BK młode, później stosują troszeczkę tych karm lotowych, odpowiednio trenując, tylko żebyście
tych młodych nie zaorali. Delikatnie trzeba je trenować. Z dużym odpoczynkiem. I tak. Tak samo jak w gołębiach dorosłych, podobnie mniej więcej robimy treningi, że sama końcówka przed lotami robimy dzień w dzień wywózki. No trudno, no są koszty, no ale to można w kilku hodowców to robić. Jeden zaufany wywozi, wypuszcza i tak dalej. Muszą być trenowane. Ale pamiętać o jednym. Gołąb młody 7 dni przed pierwszym konkursem nie wolno go nigdzie wywozić. Zapisać sobie dużymi literami na ścianie. Dorosłe gołębi minimum 5 dni nie wolno wywozić. Treningi wokół gołębinika tylko tyle, ile chcą latać. Jeśli są źle przygotowane, to one krótko będą latały. Jak krótko latają na wokół gołębinika, prawie już zaczynają się loty, musicie pamiętać. Patrzymy, dziób mu otwieramy, w górnej części dzioba patrzymy na tą szczelinę, musi być rozwarta. Worki powietrzne muszą być napompowane. Grzebień od gołębia wywracamy do góry nóżkami, grzebień mostka musi być czyściutki, mięsień nie różowy, nie z plamkami takimi, no to stara szkoła, to już może być po formie u gołębia. Raczej mocno trenowany gołąb ma troszeczkę przekrwiony mięsień. Bardzo to mocno obserwujcie, żeby nie zajechać młotka na trening. Szkoda takiego gołębia nawet po prostu na lot dawać. Trenować. Pamiętajcie, że konie, na przykład wyścigi są, typowo konie wyścigowych, są dwulatków. Dlaczego dwulatków? One nie mogą biegać z 4-5 latkami, bo są jeszcze za słabe. Nie? Tak samo przez przeszkody. Nie może skakać przez przeszkody 2-3-letni. Treningi zaczynają się od 5-6 lat. Dopiero. Tak samo młodych gołębi, owszem, możemy je wywozić na loty tam powiedzmy na 400-500 km. Tak, ale nie te wychowane, co wychodzą na dach w maju, tylko te zimowe młode. O tym pamiętajcie, koledzy, są takie drobne szczegóły, które zapominamy. To tak w Polsce też organizujemy loty z 1000 km z przenocowaniem. Pytam się, kto kiedykolwiek trenował gołębie z nocnych lotów? Nikt. A robicie loty z przenocowaniem. Tak samo loty gołębi młodych. Pierwszy trening wywózka od rana, od razu. No niech się nauczył, komuś się gdzieś tam usłyszał, że trzeba je nauczyć, no żeby wieczorem wracały. Nie? No to po południu wypuść. I przylecą na drugi dzień. Dobrze, jak ich tam coś, nie, powiedzmy jakiś szkodnik nie zniszczy przez w nocy, albo jakiś hodowca, któremu się spodobają no, cudze gołębie. Tyle miałbym, powiedzmy, do trenowania tych gołębi. Ale przepraszam, ja mam jeszcze tylko pytanie jeszcze. A jak spowodować, żeby te gołębie, młode zwłaszcza, chętnie wchodziły do gołębnika, kiedy już z takiego lotu wrócą? To dotyczy gołębi dorosłych i młodych. Jest bardzo prosta metoda. Są gołębie, powiedzmy, hodowca, który nie wprowadza... No, bardzo sensowne pytanie. Nie wprowadza tego takiego ordnungu, reżimu żywieniowego młotków, to później ma problemy, że przylecą z pierwszego lotu i one nie wchodzą. Siedzą po prostu po gołębnikach, są tak na po dachach, przepraszam, nie chcą siedzieć, patrzą, a nie są zmęczone za bardzo. Musimy po prostu, to już wtedy nie jest trening, tylko tresura. No, bardzo ważna sprawa i dzięki, że kolega przypomniał o tym. Na pewno musimy wprowadzić ten reżim żywieniowy. Że już ten ostatni miesiąc, jak one są wyburzone rano, dajemy zawsze po treningu karmimy młode. Pamiętajcie, że jak damy im jeść, wypuścimy do oblotu, koniec. One będą się szwendać po dachach cały dzień. Albo po innych jeszcze u dachach u sąsiada. No nie wolno do tego dopuścić. Musi być ten reżim treningów przy domu. Chodzi o karmienie, jak i wypuszczanie do oblotu. Do oblotów one muszą być tak, rano muszą być dość głodne, że jak wypuścimy je do oblotów i później zwykły taki piłkarski gwizdek, gwizniemy, stado lata i one muszą pikować na dół. Czyli muszą skojarzyć gwizdek z karmieniem. Lub puszkę metalową i trzepanie. Taki charakterystyczny dźwięk. Też pada, nie słyszą też tego. Ja tak od siebie dodam, że kiedy wspólnie z Tadeuszem Nowakiem byliśmy w hodowli Hańca Wilegorica, robiliśmy wtedy reportaż z hodowli tego znanego hodowcy. Hodowca ten miał dwa gołębie o pawiki, razem z gołębiami młodymi.
Ja zapytałem się wtedy, to było opisane to w artykule, to był z 2004 roku, jeden z pierwszych numerów Złotego Gazety, tak, która kolega Tadeusz Nowak wydaje w Prudniku, tam właśnie Heinz Wilieritz powiedział właśnie, on stosuje te młode te gołębie pawiki do tego, żeby nauczyć młode wchodzić, ponieważ pawik ma taką cechę, kiedy tylko się wyrzuci z gołębnika, on od razu siada na wlocie i wchodzi do niego. I on trzymał te gołębie tylko z gołębiami młodymi i one tak niejako uczyły te gołębie młode pocztowe wchodzenia do gołębnika. To takie pawiki lub czarny gołąb, przycięte lekko lotki ma, żeby nie odfrunął, tylko wyrzucamy go w powietrze i on spada na dach, nie? No i to gołębie jak to widzą, to wtedy nadchodzi pora karmienia i też na to reagują. No jest kilka takich metod, słuchajcie, tak w hodowli gołębi pocztowe to tak jak w życiu. Szkoła podstawowa, szkoła średnia, wyższe studia i później wiadomo, że doc, prof, hub. Oczywiście nasi mistrzowie niekoniecznie mają wykształcenie, ale to dla nas są właśnie ci docenci, profesorowie habilitowani. Bez wykształcenia, ale w wielkiej klasy mistrzowie, którzy potrafią prowadzić gołębie tak, że ogrywają całą Polskę i gołębie reprezentują nasz kraj na olimpiadach. Wracamy dalej do trenowania gołębi młodych. O reżimie karmienia, o tresurze na puszkę, na gołębia lub na gwizdek, żeby reagowały i one pikują. Zawsze muszą być głodne przed treningiem. Żebym nie zapomniał, te treningi ranne i wieczorne nie mogą trwać godzinę, dwie. Do trenowania siłowego to mamy wywózkie gołębie, gdzie one same się ścigają. My je wywozimy i jak zauważycie, że zauważcie to, że gołębie już ileś razy wywiezione, czy to dorosłe, czy młode, to one z waszym samochodem będą się ścigać. Jeśli jedziecie w kierunku domu, zauważcie to, że one lecą. Jeśli wy zwolnicie, to stado też zwolni. Spotkałem się nieraz z czymś takim, bo trenowaliśmy gołębie dość mocno zawsze, żeby osiągnąć dobry wynik. Żebym nie przeoczył jeszcze tak pewnych rzeczy, Krzysiu, weź mi przypomnij, co tam jeszcze ewentualnie można by powiedzieć. Może o preparatach, które jeszcze może dla młodych. Może o wchodzeniu gołębi. Może o wchodzeniu. Są gołębie, które właśnie dorosłe i młode nie chcą wchodzić nam do gołębnika. No to jest bardzo prosta metoda. Trening, obloty, nie chcą wejść, zamykamy gołębniki i nie wpuszczamy ich ileś godzin. Na głodniaka. I wpuszczamy dopiero i nie pokazujemy się. Musicie u nich wyrobić taki odruch bezwarunkowy, że jak on widzi ciebie, hodowcy, widzi twoje auto, że nadjeżdża, on już nad tobą krąży. On ci prosi, żebyś otworzył mu wylot. Wchodzisz, wchodzą. Któryś nie wchodzi, nie zamykasz, nie wpuszczasz go do drugiego dnia. Dotyczy to gołębi młodych i starych. Raz nie wszedł, drugi raz, koniec. Później pikuje, on pierwszy wpada do gołębnika. I to będzie... Tak samo ten gołąb będzie wchodził na treningach, jak i z lotów. A jeszcze mam pytanie, a jak wpływa na gołębie to, że na przykład nie wszyscy lotują, wiadomo, na system elektroniczny, aczkolwiek w większości, ale kiedyś było to utrapieniem, że lotując na obrączki gumowe tak zwane, po prostu gołąb młody, kiedy wletywał do gołębnika, był od razu łapany i tą obrączkę czemu się ściągało. I wtedy taki gołąb po drugim, trzecim takim złapaniu nie chciał wchodzić. Teraz, czy hodowcy, którzy nie korzystają z systemów elektronicznych, a lotują na te obrączki tak zwane właśnie gumowe, czy im też jakoś można coś doradzić? Właśnie to jest ta metoda, że łapiemy do ręki... Ale przepraszam, ale idzie go nauczyć takiego gołębia też? Poprzez to, że nie wpuszczasz go. Aha. Nawet z lotu, to tak żeby nie opowiadać na ten temat za długo, powiem co zrobiłem, leciałem mi młode na mistrza. Przyleciały z dość dużym wyprzedzeniem, chyba 8-9 sztuk. Dzwoniliśmy po kolegach, jeszcze nikt nic nie miał, a te moje osiołki nie chciały wejść. W związku z tym, że zawsze miałem paru takich wiernych kibiców, kolegów, co sobie spokojnie siedzieliśmy, piwko popijaliśmy zawsze przed lotem, cały czas o gołębiach, o metodach latania i tak dalej. I cholera, one przyleciały i jeszcze wolierę miałem taką wielką koło wylotu. No one na tej wolierze, koniec. I tu następne grupy i tak dalej. I teraz te gołębie, które nie chciały wejść, nie wpuściłem. Kolegów poprosiłem, że one siadały na pola czy coś. Cały czas były pędzone. Pędzone i w końcu
widzą, że coś nie tak i próbują z rozpędu oszukać nas. Dołem leci i hops do... Nic, zamknięty wylot. Tak je trzymałem do wieczora. Słuchajcie, to była moja perła Jania z 88 roku. Jedna 241, druga 212, numer końcówkę. Te gołębice właśnie wtedy nie weszły. One mi wcześniej też na jakimś locie nie chciały wyjść. Słuchajcie, koncertowo do końca swoich dni pikowały wręcz wylot. Bardzo prosta metoda, nie? I skuteczna. Bardzo skuteczna. Czy coś jeszcze będziemy kolegom chcieli przekazać, jeżeli chodzi o gołębie młode? Może o tych preparatach powiemy jeszcze coś. Proszę kolegów, odnośnie lotów to jeszcze wrócimy do lotów gołębi młodych, ale tak, nie przesadzać z niczym. Żeby młode utrzymać zdrowie, musimy tak. No, cholera, u mnie nie ma żadnej paramyksowirozy, nie mamy i dobrze, nie mamy żadnych adenokoli, po prostu opanowałem pewne podawanie naszych specyfików, naszych, firmy Prima, że nie muszę nawet badań robić na odrobaczanie, nie musimy szczepić przeciwko paramyksowirozie, nie mamy żadnych chorób. Pewnie te choroby są w ukryciu, tak jak we wszystkich hodowlach, ale jakoś tak nam się udaje, że nie mamy, nie szczepię gołębi. No ale koledze łatwiej, bo nie lotujesz gołębiami. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest duży plus. Tak. Ale jak ściągniecie gołębie z całego świata, jak myśmy to zrobili, bo jednak ileś odmian gołębi było ściągniętych, nie? To wtedy tak trzeba chociaż... Kupujesz gołębie, choroby, wszystko to, co jeszcze przy nich, co najgorsze. No i wtedy sztuka to opanować. Po prostu nie można się podniecać, że jak gołąb tam gdzieś kliknie, to już łyżeczka, antybiotyk. Coś tam piarnie, no albo kichnie. Jak kicha, smarki, klatki, wolierę zróbcie na dworzu, niech siedzą, bez dachu, bez niczego. Gwarantuję, za 2 tygodnie miałem białe nosy, bez podawania... Po prostu tą naturalną odporność wytworzą. Oczywiście, żadnego antybiotyku nie musicie podać. Jak pediatra, przepraszam, się wtrącę, pediatra radzi rodzicom, żeby też za często nie szczepiać dzieci, ani nie leczyć ich za bardzo, gdyż najlepszą szczepionką to jest po prostu przebywanie prostych infekcji, z którymi sobie organizm sam radzi. Musi sobie poradzić. Musi, no... Większość hodowców uważa, że można stosować leki i one wspomagają do pewnego momentu. Później jest to broń obosieczna, dlatego całym, w zasadzie moim marzeniem jest hodowla gołębi bez stosowania leków. Takiej twardej chemii takiej. W ogóle. Powiem pewne rzeczy, które produkuje, to jesteśmy teraz blisko też takiego specyfiku, gdzie na pewno opanowaliśmy choroby bakteryjne poprzez stosowanie leczniczych ziół, ale myślę, że nawet ziół nie będzie potrzeba stosować. Probiok nam bardzo w tym pomaga. No, ale nie chciałbym zapeszyć. Myślę, że jeszcze ten rok potrwa. Ostatni rok testujemy coś takiego, gdzie nie będziemy musieli podawać takiej gamy, tego wszystkiego, pakować w te gołębie coś, żeby one tylko wygrały. Zobaczycie, no daj Boże, żeby to mi wypaliło. Będzie specyfik bardzo tani i tak jak wydamy, kupimy na przykład multivitaminę, to kosztuje całość powiedzmy 500 zł, nie? Myślę, że ten produkt będzie 5 razy tańszy, wyjątkowo skuteczny. Na niektórych to udowodniłem produktach, że mamy niepowtarzalne nie tylko w kraju, ale też za granicą. Chciałbym jeszcze przypomnieć Wam, koledzy, bo w poprzednich chyba o tym nie mówiłem w filmach.